No siemano, to zaczynamy. Kawalerkę, jak widzicie na poprzednim odcinku, do odświeżenia i szybkiego wynajęcia. Malowanie. Przy listwach wszędzie jest ten, ktoś ci listwy zrobił kiedyś po. Z góry musimy je ładnie jakoś zaakrylować na pewno, bo brzydko to wygląda. Standardowo ściągamy gniazdka. Także dzisiaj większej filozofii nie ma. Pożycie. Bo zaczynamy od obklejenia, zabezpieczenia powierzchni. Chyba była szybka przeprowadzka, bo pełno brudu. Ktoś się wyprowadził. No i to. Standardowa procedura. Odświeżenie i wprowadza się nowy lokator. No nawet fajnie to mieszkanko. Jedne, dwie osoby. Spoko. Tam jest jeszcze jeden mały pokoik. Ten dołeczek, nie, jak widać, też go zrobimy, ale później, na razie to zróbmy, co jest tutaj na wierzchu. No dobra, standardowo, wiecie, te takie pierdołki po prostu pozamykamy tylko i wyłącznie akrylem, bo to chodzi inwestorowi nie o jakąś, Bóg wie jaką inwestycję, tylko o to, żeby to schludnie wyglądało. Coś bym mógł po prostu, co? Wynająć. No dobra. Czyli przypominam, jeżeli chcecie z góry sobie dać akryl, akurat tutaj jest taka szczelinka, to wiadomo, że zostawiamy jakiś taki milimetr, dwa odstępu od ściany i przyklejamy. Dzisiaj w planie mamy tylko zabezpieczyć ten lokal, w sensie folia, taśma i uciekać dalej, a jutro przy piątku no wymalujemy to. Taki jest plan. No dobra, to wiecie, co chodzi. Teraz ja tak obklejam wszystko. Wszystko. I później podklejam pod tą folię. Zresztą będziecie widzieć wszystko na timelapsach. Pamiętamy, wszystkie krawędzie się liczą, nawet te niewidoczne. Nawet te niewidoczne. Także obklejamy ładnie, akrylujemy wszystko. Nie, bo tam nie będzie widać. Kiedyś będzie. No dobra, to jedną część już jest, teraz druga część. I co? I melduje się zaraz, nie? Jak zabezpieczy. Także spoko, idzie. Czy miałoby nie iść, nie? Co tutaj z ciekawości? Słuchajcie, gdzieś jest jakiś czujnik. Czujnik od tej markizy, bo w pewnym momencie mi się wzięła sama i zwinęła. I szukam i nie mogę znaleźć. To jest niby na tym wiatr, a przecież nie ma wiatru. Nie wiem, może ktoś się zna, pisze w komentarzach, gdzie tutaj takie cudo można znaleźć. Żaden z włączników ogólnie nie pasuje. Dobra, także abdukuję dalej, czy abdukuję. Zabezpieczam dalej i do zaraz. No, oklejam. Tu już mam, powiedzmy, ten salon oklejony, kuchnia zabezpieczona. Tu ten pokój też. Udało się. No i została mi się tylko łazieneczka. Także taśmy już oklejone. No i zasada jest taka, że po prostu jak ja sobie przyklejam to na płytki, to ten krawędź taśmy dolnej sobie zawsze podważam
i w tym momencie tutaj po prostu przykleję folię i sobie to tak wisi elegancko. No tak to wygląda. O, a tak ja, pozdro. Dobra, oklejamy dalej. Uwaga i... No, to po robocie. Dobra. Czyli na dzisiaj wszystko mamy zabezpieczone. Spadamy. I tyle. Widzimy się, znaczy dla was parę sekund, widzimy się już jutro przy malowaniu. Siemanko przy piątku. Zobaczcie jaka pogoda. Zawsze był weekend paskudny. A teraz jak jest weekend pracujący, to oczywiście pogoda musi być super, nie? 2-3 chmurki może. I dość ciepło. 24 stopnie. No dobra, to idziemy malować, nie? No to malujemy standardowo. Mały wałek po obrzeżach. To jesteśmy po remoncie, po odświeżeniu. Wszystko wyszło ładnie, białe. Czyli tak zwana szybka akcja. Zakończona sukcesem. Z ekstra rzeczy już nie pokazywałem. Futrynka też wylakierowana. To wszystko ładnie gotowe. No i drzwi wejściowe też się świecą. No udało się skończyć. Sorry za tak mało merytoryki w dzisiejszym filmiku, no ale musiałem naprawdę szybko skończyć. Mieszkanie musi być wynajęte, to po pierwsze. No po drugie jest też sobota, godzina po 12, także żeby coś trochę z tego weekendu było, nie? No oczywiście standardowo zachęcam do subskrypcji. Zostawcie łapki, komentarze, będzie bardzo miło. Zapraszam na Instagrama, link w międzyczasie widzieliście na pewno. Dzięki, że oglądaliście. Miłego dnia, hej, ciao, pa. Pozdrawiam, miłego weekendu.